Jeżeli chodzi o samą rolę nowej geografii ekonomicznej, no to tutaj możemy argumentować, że ma ona bardzo istotne implikacje dla prowadzenia polityki gospodarczej, tak? W szczególności polityki związanej z wolnym handlem bądź protekcjonizmem, kwestią liberalizacji handlu, tak, pomiędzy krajami, które są krajami różnej wielkości, tak, czy ta liberalizacja powinna być jednostronna, asymetryczna, czy też może symetryczna. No, ponadto ma to również szereg implikacji związanych dla na przykład budowy sieci transportowej, tak, na przykład budowy sieci autostrad, tak, więc tutaj no, możemy argumentować, że budowa autostrad oczywiście no, ma dwie możliwe konsekwencje. No, z jednej strony oczywiście argument jest taki, że regionom słabiej rozwiniętym obniżymy koszty dostępu do większego rynku, przez co powinno to dać tym regionom pewien impuls rozwojowy. Natomiast w rzeczywistości wcale tak być nie musi, czego przykładem na przykład są Włochy, gdzie zbudowano sieć autostrad łączących północ, która zawsze była lepiej rozwinięta niż południe. No, na południu istniała jakaś działalność przemysłowa, natomiast obniżenie kosztów handlu pomiędzy właśnie tymi dwoma regionami Włoch spowodowało zanik działalności przemysłowej na południu. Tak? Czyli innymi słowy, z jednej strony oczywiście budowa autostrady obniża koszty eksportu produkcji z regionu słabiej rozwiniętego, no ale działa to również w drugą stronę. Tak? Czyli możemy argumentować, że firmy, które się znajdują w regionie lepiej rozwiniętym, w sytuacji budowy autostrady jest im łatwiej eksportować swoje produkty do regionu słabiej rozwiniętego. Tak więc firmy akurat w regionie słabiej rozwiniętym z reguły są mniej produktywne, w związku z czym jest im trudniej sprostać konkurencji firm z regionów bardziej rozwiniętych. Więc z tego punktu widzenia pojawienie się takiej teorii, która pozwala nam na badanie zmian przestrzennej konfiguracji gospodarki pod wpływem zmian kosztów handlu, no było osiągnięciem bardzo, bardzo istotnym i zainspirowało szereg różnych ekonomistów do rozwoju modeli Krugmana, bądź też właśnie zaproponowania modeli alternatywnych, powodując przedstawienie pewnych alternatywnych mechanizmów. Tym niemniej jednak Paul Krugman jest twórcą tej dyscypliny w obrębie ekonomii, i no, z tego też względu został uhonorowany Nagrodą Nobla.